Dobra, więc mam dla was wiadomość. Okej, to było głośniejsze niż się spodziewałem. Nie ma czasu na obijanie się. Mam nadzieję, że nic nie popsułem, bo to tak trzasnęło. Więc tak. Jak uratować wszystkich w tej grze pięknej? Dobra, więc w tym momencie po prostu róbcie ten sam krok, który pokazywałem w poprzednim filmiku, a mianowicie idziecie w prawo, robi się straszna muzyka, idziecie po ten pierścień i wracacie z powrotem do przodu i potem jedyne co musicie robić, to nadal trzymać strzałkę w prawo i no jeżeli stanie się coś nowego, to wam będę mówił, bo już wiem co trzeba zrobić jako Tails, ok? Dobra, więc tutaj jedynie możecie sobie iść trochę w lewo i to będzie życie, ale ja w was wierzę, poradzicie sobie bez tego. Dobra, więc w tym miejscu, czy coś jest z tyłu? Nie, nie ma nic. Cały czas trzymacie strzałkę w przód, znaczy w prawo. Nie puszczać jej, bo wtedy po tym hiperrealistycznym, krwawym jumpscare'ze nie uda wam się, więc po prostu trzymacie strzałkę w prawo. I choćby, nie wiem, cokolwiek by się nie działo, nie ściągacie tej strzałki. I dzięki temu jesteśmy teraz w akcie drugim, który się znowu nie różni. Jak idziecie w lewo, to macie pokazane, co macie zrobić. Chodzi tu o to, żeby zbejtować Sonika, żeby wszedł do pierścienia. Co jest łatwe bardzo. Więc tak, tutaj jak się wejdzie w ten wielki pierścień, bo chyba wtedy wyciąłem nawet całą tą próbę. Jak się wskoczy ten pierścień po lewo, to się jest w takim miejscu. I nie wiem, czy jest losowe, ale jeżeli nie jest, to tak, tu jest Sonic. Czekacie, aż was zaatakuje. No, okej. Okay. I teraz, jak macie ten licznik, jak podskoczycie, to on was prawie na pewno zgubi. Więc na spokojnie. Po prostu idziecie w prawo, nie skaczcie, bo tak to wpadniecie w ten pierścień, a wy chcecie... O, właśnie chcecie to zrobić. No i Tails już jest w ostatniej swojej fazie jakby. I tutaj idziemy i jak będzie taka dziwna droga, gdzie można iść dołem albo górą, to idziemy górą. I tutaj mamy chyba iść. I tutaj jedno z tych będzie fałszywe. Chyba teraz będzie fałszywe. Nie. Teraz następny, dobra. Nie! O, tutaj i teraz idziemy w prawo. Nie w lewo, jak ja chodziłem. Jak pójdziemy w prawo, teraz to będzie, teraz trzeba w lewo i tutaj będzie pokazany jeden z sekretów, który jest nam potrzebny do najlepszego endingu. A mianowicie, jest tu zamknięty Sonic, którego można chyba uratować. Nie mam pojęcia, co się z nim dzieje w tej chwili. Dzień wcześniej. Tutaj mamy właśnie całą tą jakby fabułę związaną z tym, jaki cudem w ogóle Sonic jest zły. No, no i teraz jesteśmy świadkami, jak Sonic próbuje odrzucić Sonika Exe, lecz jak wiemy, to zbytnio nie tak działa. Trollface. No do cholery, kim ty jesteś? Jestem Creep. Ciemny strażnik mózgu Sonika. I widzę, że chcesz przejąć kontrolę nad jego ciałem. A nie zrobię ci, nie zrobię za ciebie tej roboty, ale mogę ci dać pewną wskazówkę. Kim ty do cholery jesteś? Jestem bogiem tego świata. Jego ciało należy do mnie,
A teraz widz mojej drogi. Zabij jego przyjaciół, to zniszczy jego wolę. Niszcz całą jego nadzieję. I ciało będzie... A ciało będzie twoje do wzięcia. A teraz sobie idź. Go wyrzucił. Dobra, więc no. Widzimy teraz wielki lore, plot twist, że... Sonic żyje. Jak mogę stąd? Więc Sonic żyje i ma się dobrze gdzieś. Ale... Jak stąd wyjść? O, jest! Dobra. Cudownie. No to teraz wychodzimy tędy. Tails, nie denerwuj mnie. Okej. I... Jak mamy to zaliczone, można iść do tego pierścienia. Tak jak to robiliśmy wcześniej. No. I Tails jest uratowany. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby... uratować go bardziej. Że tak to nazwę. Przy Knuckle się absolutnie nic się nie zmienia. Nadal trzeba po prostu uciec, więc... Jeżeli mi się to nie uda, to przepraszam. Ale to jest chyba najcięższa postać do uratowania. Wiecie co, ja... Czy po lewo coś było? Tak, był ten czarny pierścień. Powolę się... A, nie mogę jeszcze po niego wrócić. Dobra, i teraz się pojawi krew. Więc mogę, można się wrócić w tym momencie i podnieść ten czarny pierścień. I ten czarny pierścień pozwoli na przetrwanie Knucklesa. O ile ja go nie zabiję, okej. Okay. Czy mówię, jakbym to go zabił moimi rękoma? Nie, po prostu jakbym miał takie skillisiu, że się nie uda go uratować. Tak to nazwę. No, upewnię się, które to jest wyjście przy Knucklesie. Czyli jak spadnę jakby 3 schodki, to wtedy muszę przebić się przez ścianę. Dobra, cześć Sonic. To już znamy. What? Czemu to się nie niszczy? Nie mam pojęcia, czemu to się nie niszczyło przez chwilę. Raz. Dwa, trzy, stój Knuckles, o-o. Nie pojawiała mi się ikonka, że mogę użyć skilla z jakiegoś powodu. I przez to prawie zginąłem, ale dobra, żyję. Chyba tu? Tak. Już chyba będzie git. Tak. Mam nadzieję. I teraz, Eggman chyba też musi mieć czarny pierścień. Sprawdzę, czy jest... Bo domyślam się, gdzie on może być, ale muszę sprawdzić. Dobra. Więc... Janczyk, jest jedna rzecz, której się najbardziej boję i to będzie Deadly Fog. To jest taka minigierka, której nigdy nie rozumiałem. Jak oglądałem tyle razy tą Luigi Kidda, to ja nie wiedziałem, o co tam chodzi. I prawdopodobnie też nie zrozumie. Dobra, więc jak są te schody, tak schodzicie, nie wiem, tak na schodek jeden i wtedy się wracacie. I powinien być tam czarny pierścień i dodatkowe życie. I uwaga... Jest! Dobra, więc teraz... teraz po prostu to przechodzimy i będę się słuchał tego speedruna. Nie mam pojęcia, czy to będzie dobry pomysł, ale będę się słuchał. Nie gasimy światła, tam będzie to do zgaszenia takie. To nie idziemy tam, od razu skakujemy na dół i wtedy idziemy w lewo. Cześć Sonic. I tutaj po prostu zeskakujemy i w lewo. Mam nadzieję, że to nie był mały trollarz. Dobra, i tu będzie światło. O jest, dobra, już myślałem, że nie będzie. Dobra. O kurde, to jest przerażające. Dobra, idziemy w lewo. Jest nawet dodatkowe życie. Ale idziemy dalej w lewo. Tam jest taka dziura, po prostu. I czy zgadza się? I w taki oto sposób, bez przechodzenia przez te windy. Eggman też jest uratowany. Teraz, gdy mamy wszystkie uratowane postacie, jeden z komentarzy nawet to mówił, że warto wybrać Eggmana. Eggman jest chyba w tej chwili najlepszy.
I nie mam pojęcia, jak ta minigierka działa. Fatal Fog. Tails powiedział innym o tym, co zobaczył. Wszyscy byli w szoku. Douglas powiedział, że może znaleźć Master Emerald. Eggman się zgodził. Z energią Emeraldu Eggman może naładować swoje narzędzia, maszyny w sensie, i może zawołać roboty, żeby użyć ich w walce z. Dobra, więc tak. Spacją można zmieniać postacie. Ku można wysyłać takie boty. O, nie, skąd? Okej, okay, dobra. I aż... Czy coś powiedział? Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Left side. Above. Okej! Okej, przeżyłem jakimś cudem. Idealnie to wytajmowałem, sparowałem śmiecia. Dymen mi zawsze mówi, że nie potrafię parować w grach. Bo nie potrafię przejść Sekiro. Okej, przeżyłem jakimś cudem. Nie wiem, czy żyją pozostałe postacie. Udało się! Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem, szczerze. Bo ten jeden Sonic to w ogóle przebiegł obok mnie. Nie mam pojęcia, czemu tak zrobił. Okej, więc jesteśmy na drodze do dobrego zakończenia. Wydaje mi się, że w tej chwili już na pewno mam dobre zakończenie. Taki trochę mały spoiler. A żeby dostać najlepsze zakończenie, będę musiał pokonać boss fighta. Ale teraz jesteśmy w Subconscious Mind, czyli w jakby umyśle Sonika. Idziemy przez... ciemność. Okej. Okay. Wszystko się na razie zgadza. Ha! Nie martw się, niebieski. Niedługo tutaj będą. Zostaw... ten rysunek. Jeszcze źle wycięte białe... Dobra, nie. To... I tak uwielbiam tę grę, spokojnie, ja się z niej śmieję. Zostaw ich w spokoju. Nano, już przejąłeś mój umysł. Czy to nie wystarczająco? Czemu nadal chcesz zabić moich przyjaciół? I jeżeli przejąłem twój umysł, byś nie istniał. Twoja nadzieja, którą pokładasz w swoich przyjaciołach, nie pozwala ci się poddać. Masz nadzieję, że przyjdą cię uratować, ale to się nie stanie. Daj mi kilka sekund. Jest Master Emerald. I oni idą prawdopodobnie do tego Master Emeraldu, dobrze pamiętam? Tam jest! Wow! Wygląda na to, że Knuckles jest w stanie wyczuć Master Emerald. Z jego siłą nie będę już musiał ukrywać się od strażników. Ten świat będzie mój! Tak, jestem wystarczająco blisko, żeby pozyskiwać energię. Super Sonic Exe. To idzie dokładnie tak, jak planowałem. Im bliżej jestem Emeraldu, szybciej, silniejszy się staje. Im bliżej jestem Emeraldu, tym silniejszy się staje. Zdobędę wystarczająco siły, żeby zniszczyć twój żywioł i w końcu przejąć twoje ciało. Wtedy nikt mnie nie powstrzyma. Wow. To było okropne. It's over for... O nie, muzyka, mam nadzieję, że nie ma copyrightów. Dawaj, Sonic, musisz powstać. Musisz uratować swoich przyjaciół. No! You think you can beat me if you have super power? What? Don't even try. You want to destroy my friends? First you'll have to get through with me. Ała, moje oczy. Nie mam epilepsji, a to mnie... Ała! Czemu ich jest trzech? Zgubiłem wątek. Czemu ich trzech przez chwilę było? Destroyed Mind. Act End. I tutaj zaczyna się ostatni poziom, od którego zależy, jaki dostaniecie ending. Pamiętam, tą muzykę jest świetna.
Wy głupcy, zdecydowaliście, żeby pokonać mnie, dając mi moc w środku Emeraldu? Bardzo mądre, Knuckles, ale dziękuję, że pomogłeś mi znaleźć ten Emerald. Czas wszystko skończyć dzięki tobie. O, nie mogę się... A, dopiero teraz się mogę ruszać. Więc... Boss fight z Sonic Rexem. I on jest okropny, ponieważ trzeba go uderzyć 15 razy, a on niezbyt często się daje uderzyć. Okej, dzięki za więcej... O, ty chamie. Dobra, to chyba... To mi się wydaje łatwe, chciałem powiedzieć. Mam dodatkowe życia, prawda? Mam, okej. Ile mam tych żyć? Dadzą mi taką informację. Jeszcze dwa, dobra. To nie jest aż tak złe, jak pamiętam. Okej, tym razem wiem, że go mogę od razu uniknąć. No nie, no i znowu mam dwa pierścienie tylko. O nie. Pamiętacie, jak mówiłem, że to się nie wydaje trudne? Ała. Nie! A teraz pełne skupienie musi być. Tak jak graliśmy w The Destiny i w ostatniej próbie pokonałem tego Sonica X-a, tym razem musi być tak samo. Teraz taki lock-in, po prostu siadam prosto. Tu trzeba podskoczyć od razu, dobra. Teraz wyskoczy z kolcem. No nie, no przecież... Trafiłem go, ale nie mam pierścieni. Okej, teraz dostanę dwa pierścienie. Ała, nie. Kurde! Czyli co teraz? Znowu dostanę bad ending, czy to będzie ten good ending? Bo nie mam pojęcia, czym się różni good od best endingu, o ile jest takie coś. Exeshior, tak go nazywali kiedyś z jakiegoś powodu, zabił Sonica i jego przyjaciół, wciągnął moc Master Emeralda i nie było nikogo, który mógł powstrzymać jego złość. Mobius, czyli ta planeta, na której oni żyją, będzie zniszczona i wypełniona umęczonymi duszami mieszkańców. Ups! Są momenty w życiu, gdzie skillishu się nie przydaje. Aha! Wiecie co? Ja wam pokazałem drogę do najlepszego endingu, ale najlepszy ending musicie zdobyć sami. Na pewno nie zostawię tej gry, dopóki nie dostanę najlepszego endingu. W następnym odcinku pokażę wam pewien sposób.